Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Serdecznie witam również naszego znakomitego gościa, Radka Raka, pisarza, laureata Nagrody Nike, a teraz autora gry książkowej, gry paragrafowej. No i zacznę tak prosto. Drogi Radku, kim jest Dunder i kogo świsnął? Dzień dobry, cześć, witam Państwa i bardzo się cieszę, że tutaj jesteście. Dunder to jest, podejrzewam, że jakieś odległe echo mojego własnego kota, który nie miał na imię Dunder, tylko Sokrates i z którym spędziliśmy 7,5 roku. Niestety w tych czasach nie było jeszcze lekarstwa na FIP, ale to jest zupełnie inna bajka. Chyba mnie tak bardzo mocno świsnął, ponieważ to była pierwsza kocia istota, która się znalazła w moim domu, jeszcze na studiach. Niestety to była taka smutna historia, że to było pierwsze kocie, które ocalało z miotu, ze ślepego miotu, i to były moje praktyki, bo jestem lekarzem weterynarii. 11 lat pracowałem w zawodzie, teraz mam chwilowo przerwę. To było pierwszy raz, kiedy usłyszałem od stażem kolegi po fachu, no to weź uśpi mi się, nie chcę, nie mam czasu. I to był ten moment, że mi ręka zadrżała i pomyślałem, nie biorę cię. Potem sobie plułem w brodę przez pierwsze kilka tygodni, bo nie wiem, czy Państwo próbowali kiedykolwiek odchowywać ślepe kocie. To mając doświadczenie z małymi dziećmi, małymi kociętami, to ja uważam, że z małymi ludźmi jest łatwiej. Może dlatego, że nie musiałem ich karmić, że nie musiałem swojej córki karmić co półtorej godziny, tylko robiła to moja żona, ale karmienie co godziny małego kota to rzeczywiście dało mi w kość. Natomiast to było takie też ważne doświadczenie i potem wydaje mi się, że byliśmy bardzo, bardzo ze sobą zżyci, bardziej niż jakikolwiek inny kot, który się przewinął przez moje życie. Także to wydaje mi się, że to był taki pierwszy Dunder. A jak tak patrzę po swoich pacjentach, to kilku takich proto-Dunderów też by się znalazło. Ale ten twój Dunder mówił, bo jak gdyby cechą szczególną kota Dundera z twojej gry książkowej jest zdolność władania ludzką mową. Kojarzysz kota Rabina, oczywiście, że kojarzysz. Nie kojarzę. Nie, jest kot Rabin? To jest taki kot, to nie jest, że kot Rabin, tylko kot, który jest kotem Rabina. Niewiele brakowało, żeby to był ten pierwszy przypadek, natomiast nie. To jest taki komiks francuskiego rysownika żydowskiego pochodzenia i nie będę się kusił, żeby go wypowiadać po francusku. Po polsku się pisze Johann Sfar, a moja francuszczyzna jest taka, że żadna, więc mogą sobie Państwo poszukać. To są wspaniałe komiksy. I to są komiksy, w których rabin, sefardyjski rabin z Algierii ma kota, z którym prowadzi rozmowy na różne tematy, filozoficzne i religijne przeważnie. I w tych rozmowach zawsze rabin wychodzi na durnia. I w pierwszym tomie z przygód kota Rabina, kot Rabina dochodzi do wniosku, że on chce mieć bar mitzwę. Czyli takie wprowadzenie młodego żydowskiego chłopca do społeczności żydowskiej, ale rabin mu mówi, nie no słuchaj, jesteś kotem, nie możesz. No to kot się domaga, że pokaż mi teraz zapis w Talmudzie albo w pismach, że kot nie może mieć bar mitzwy, więc rabin szuka i nie znajduje. No ale nie masz 13 lat. Na co kot mu mówi, ale mam 7. Czyli w przeliczeniu na ludzkie mam 49, już dawno temu powinien mieć bar mitzwę, proszę mi zdobyć bar mitzwę. Więc idą do starszego stażem rabina, żeby się go poradzić, co zrobić z kotem. I kiedy starszy rabin oponuje, wówczas kot rabina mówi, jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, przybrałem postać kota, żeby wystawić się na próbę. I wtedy obaj rabini padają, rozrywają szaty i mówią, o panie, miej nad nami litość, a kot rabina mówi, żartowałem. No więc to są takie komiksy. Więc ponieważ Dunder się trochę różni od kota rabina, a trochę jest do niego podobny i mają różne podobne cechy. I to jest taka inspiracja, której się nie wypieram i nie żałuję. I Dunder jest kotem wiedźmy, współczesnej wiedźmy, która nie lubi być w ten sposób nazywana. I też prowadzą ze sobą różne rozmowy. Kto w nich wychodzi na durnia, no to zależy, kogo by spytać, bo pewnie co innego by powiedział Dunder, a co innego jego opiekunka. Właśnie miałem zapytać o Helenę, bo nie ma Dundera bez Heleny. Oczywiście Dunder uważa, że jest ważniejszy. Co to właśnie, wiesz, Helena jest wieźnią, czyli kim?
bo ona, wiesz, no nie ma kurzajki na nosie, nie ma garba i jednego zęba, tylko więcej. I wiecie, raczej zupełnie normalne życie, w sensie, no mieszka w domu, ma tam ładnie i tak dalej, i tak dalej. Tak, i jest pedagogzką w szkole, albo panią pedagog, jeżeli ktoś nie lubi takich określeń. I jest osobą, która po prostu zajmuje się pomaganiem innych ludzi, innym ludziom, kompletnie nie wierzy w czary. Jak to nie wierzy w czary? Trochę wierzy. Trochę wierzy, ale to, że kogoś przeklina, to nie znaczy, że ona w to wierzy, a klątwa i tak działa. No to co, ja tego zupełnie nie rozumiem. Skoro klątwa działa, to jest w ogóle wiedza, a nie niewiara. No to dlatego, że to jest wiedźma. Strasznie, strasznie to zawiłe. A reszta twojego świata? Bo wiesz, bo tam masz cudowne, cudowne postaci. Ten babiniec, tego przepowiadacza pogody. Tomasz Płanetnik? Tak. Tomasz Płanetnik i ten ksiądz jest wspaniały. Słuchaj, jaka jest twoja metoda na stworzenie postaci, żeby one nie były papierowe, żeby żyły? Ja może nie powinienem tego mówić, ale ja mam słabą wyobraźnię i po prostu sobie biorę ze świata, który mnie otacza. I tak pewne rzeczy musiałem cenzurować, tak jak na przykład dinozaury zostały zmienione na mamuty, o czym sobie zaraz powiemy. I Tomasz Płanetnik, czyli dziad gromowy, to jest rodzaj mężczyzny parającego się, zajmującego się siłami magicznymi w taki sposób, jaki jest dla mężczyzn kulturowo dopuszczalny. To znaczy mężczyźni, przynajmniej na Podkarpaciu, mogli się zajmować, jak też Leonard Pełka chyba w Demonologii Słowiańskiej o tym pisał, że to była ta profesja, która była zarezerwowana dla mężczyzn. Było źle widziane, jeżeli mężczyzna się zajmował innymi czarami, natomiast majstrować przy burzy, przy wietrze, przy pogodzie jak najbardziej mógł. I to właśnie była ta część takiej męskiej profesji, prawdopodobnie wywodząc to z tego, że Perun, Bóg Gromu, był też bóstwem męskim, więc w jakiś sposób pewnie się to łączyło i przetrwało przez pokolenia. Ostatni Płanetnik, o którym słyszeliśmy, to znaczy o którym słyszałem, to był Radek Płanetnik z Przysietnicy, ale to nie jest żadna moja rodzina, on umarł w 1960 bodaj 4 roku. I był ostatnim dziadem gromowym, o którym wiadomo, że rzeczywiście był. Ale pewne takie elementy zabezpieczania się przed burzami ja również pamiętam z mojej rodziny. Znaczy było to kultywowane przez moją babcię od strony mamy, że jeżeli jest na przykład burza, to należy postawić siekierę przed domem, bo wówczas burza, która idzie, się o tę siekierę rozbija i część idzie tu, część idzie tam. Już mamy dwie burze, ale nie tak straszne. Oczywiście, że zapalamy gromnicę i odmawiamy litanię loretańską, no to wiadomo, czyli majówkę. A ponieważ burze zdarzają się w maju, no to jest okazja, żeby tę majówkę przy okazji sobie odmówić, no to też wiadomo. No i było bardzo dużo takich, było dużo takiego folkloru burzowo-powietrznego w moich rodzinnych stronach. Stosunkowo mało było właśnie jakiejś demonologii leśnej, czy jakiegoś folkloru, czy historii pochodzących z lasu. Więc to, co widzimy u Dundera, no to jest historia, która by się pewnie gdzieś tam działa na granicy Małopolski i Podkarpacia, gdzieś pewnie w okolicy moich rodzinnych stron, bo to mi jest bliskie. I stąd mamy też silną tę demonologię związaną z wiatrami, z burzami. One się tam ciągle pojawiają. Więc to jest coś, z czego czerpałem. Pewnie różne postacie, które się pojawiają, to są echa osób, które znałem. Brat tak. To z Robin Hooda, prawda? Wiesz, ja przez pewien czas, brat tak jest z Robin Hooda oczywiście, jako imię i jako ten, który nigdy nie odmawia, więc jest bratem takiem. Ale, wiadomo, czego nie odmawia. Ale ja moja pierwsza praca, jaką miałem w życiu, to była praca jako robotnik na czarno na fermie Drobiu w liceum. Kiedy musiał pięknie pachnieć tam. Wiesz co, no... Idzie przywyknąć, nie? I to było jeszcze dość dawno, to było dość dawno temu, jeszcze przed wejściem Polski do Unii i mieliśmy wypłacaną wypłatę przez właściciela tej fermy na dwa sposoby. Częściowo pieniężnie, a częściowo przelewem, z czego ja nie piłem, więc moja wódka szła pomiędzy innych panów, którzy tam pracowali. Ja tam byłem najmłodszy w ogóle z całej drużyny i jako jedyny niepełnoletni.
Natomiast po pieniądze, to ja pieniądze ja rzeczywiście dostawałem do ręki, ale tamci panowie nie dostawali tych pieniędzy, bo by ich nie donieśli do domu. Tylko przychodziły po nich matki albo żony i zbierały te pieniądze. To znaczy, to wiadomo, że to nie jest nic śmiesznego. To był pierwszy w ogóle moment w moim życiu, kiedy się z czymś takim zetknąłem. I o tym by można było rzeczywiście pisać osobną książkę, gdyby nie to, że książek na ten temat już mam wystarczająco wiele. I ten temat chyba kulturowo jakoś przepracowany. Ale echa tamtych doświadczeń na pewno w Dunderze powychodziły. Natomiast jest jeszcze kwestia dinozaurów, które się w ostatecznej wersji Dundera zmieniły w mamuty. Jest coś takiego, tak. Tak, że wójt w pewnym momencie bierze dotację z Unii Europejskiej na jakieś działania kulturowe i buduje za to mamuty. Znaczy nieżywe mamuty, są figury mamutów, tak, prawda? Figury, takie figury mamutów, gipsowe i w ogóle. No to w jednej z gmin na Podkarpaciu rzeczywiście powstały figury dinozaurów i jeden z włodarzy gminy postawił sobie jedną taką figurę, nawet dość dużą, przed domem, ale mu ją ukradli. Nie pytaj, jak można ukraść dinozaura, do tej pory nie wiadomo, co się z nim stało. I to jest temat na kryminał, tajemnicę zaginionego dinozaura. Ale ja pamiętam do tej pory właśnie, że one tak stały z łamanymi ogonami, głowami, z takimi prętami zbrojeniowymi wyrastającymi z różnych części ciała i to też był taki element no, bardzo pobudzający wyobraźnię, ale potem pomyślałem, że no nie, żeby nikomu się nie zrobiło smutno, to zrobimy z tego mamuty. Mam taką refleksję, która rzutuje, rozciąga się na twoją inną twórczość. Tak sobie myślę o Dunderze jako o rewersie baśni o wężowym sercu. Bo i tu jest wieś, i tu jest jakaś czarowność, ale baśń była mroczna, czarna, ponura, a ten Dunder jest strasznie jasny. To jest bardzo jasna książka. Myślałeś o tym w ten sposób? Myślałem o tym w ten sposób. Ale dlatego, ja znam twoją twórczość, więc wiem, że się ze mną nie zgodzisz, dobrze. Ale wydaje mi się, że przy pisaniu, dziękuję, że przy pisaniu my się pozbywamy tych wszystkich złych rzeczy, tych ciemnych rzeczy, które w sobie mamy i w rezultacie one przechodzą do książki i tam sobie są, a ich w tobie nie ma. No nie do końca nie ma, muszę ci powiedzieć. Znaczy, zostaje jeszcze oczywiście dużo na następne książki, ale to, co już zawadłeś w tej swojej książce, już tam zostało. Ja w baśni bardzo dużo trudnych rzeczy z siebie wyrzuciłem, a poza tym ciężar Dundera też jest zupełnie inny. To była książka, która miała czemu innemu służyć. To była książka, która ma służyć przede wszystkim przyjemności odbiorcy i przyjemności mojej jako twórcy. A poza tym pewnie wpłynęło to też na to, że pisałem Dundera już nie pracując w swoim zawodzie, także nie musiałem patrzeć na rzeczy, które ludzie robią zwierzętom, a to były rzeczy, na które musiałem patrzeć właściwie codziennie. Nie musiałem patrzeć na cierpienie, nie musiałem patrzeć na śmierć i to jest bardzo uwalniające, jak nie trzeba tego widzieć. Naprawdę, ja bardzo Państwu polecam, jak możecie nie widzieć, to nie widzicie. I to jest jedna, jedyna rzecz, której nie żałuję po chwilowym odejściu z weterynarii. Kompletnie mi tego nie brakuje. Brakuje mi wielu innych rzeczy, ale tego, tych wszystkich rzeczy trudnych, to kompletnie nie. Jestem szczęśliwy, że nie muszę ich teraz oglądać. Zaraz wrócimy do gry, do Dundera i do wszystkiego, ale mam pytanie, które siedzi we mnie i chcę ci je zadać. To jest pytanie jak do ciebie jako do autora Dundera, ale też jako do weterynarza. Chodzi o prawa zwierząt. Co sądzisz o tych pomysłach, o tych ideach, które wychodzą chociażby od Olgi Tokarczuk, że zwierzęta powinny otrzymać prawa ludzkie, prawa człowieka? Jak, w ogóle wiesz, jak powinniśmy traktować zwierzęta od strony prawnej? Nie jestem prawnikiem i nie będę się wypowiadał, jak powinniśmy traktować zwierzęta od strony prawnej. Podmiotowość zwierząt jest inna niż podmiotowość ludzi i pozwólmy zwierzętom być zwierzętami. To my przede wszystkim mamy obowiązki wobec nich i powinniśmy ich przestrzegać i się z nich wywiązywać. Jakie to są obowiązki? Jeżeli bierzesz zwierzę pod swoją opiekę, to się nim opiekujesz. To znaczy opiekujesz się nim najlepiej jak potrafisz do samego końca, akceptując to, że to nie jest jakiś rodzaj innego człowieka, tylko że to jest zwierzę, które wymaga jakiegoś określonego sposobu żywienia, które ma swój zupełnie inny tryb życia niż twój, które ma inne potrzeby niż ty. I ty powinieneś je poznać,
starać się jak najbardziej nawiązać więź z tym swoim zwierzęciem, żeby się z nimi dogadywać. I nie traktuje się nigdy wszystkich zwierząt według jednej miary, tak jak siebie jako ludzi nie traktujemy według jednej miary. Mądre książki behawiorystyczne twierdzą, że na przykład na jednego kota wystarcza 27 metrów kwadratowych powierzchni. Z odpowiednimi kryjówkami i oczywiście zakamarkami. I rzeczywiście u znaczącej większości kotów, nie będę się kusił w wielu procentach, ale na pewno bardzo dużych procentach, jest to kompletnie wystarczające. Ale miałem kocich pacjentów, którzy cierpieli na przeokrutne zaburzenia behawioralne, którzy przechodzili przez ręce bardzo wielu behawiorystów i którzy cudownie zdrowieli, kiedy zostawali wywiezieni do dziadka, do babci na wieś. I to jest coś, co przeczyło wszystkim mądrym książkom i wszystkim artykułom, które czytałem. I musiałem z tym żyć, i trudno, w nadziei, że za 10 lat powstaną inne mądre artykuły, które już jednak przypadki takich zwierząt będą uwzględniały. I to dotyczy wielu różnych zasad, także dotyczących żywienia. Aha, Dunder w tej książce wyraża bardzo wiele różnych porad i wskazówek dotyczących żywienia kotów. Ja się pod nimi nie podpisuję. Nie należy słuchać tego, co mówi Dunder. Tak, bo on chce mleka najbardziej. On najbardziej chce mleka, tak. I jemu kompletnie nie przeszkadza i mógłbym mleko pić do oporu. Nawet w pewnym momencie rzeczywiście trafia do diabła, który go częstuje mlekiem i pije mleko z tym diabłem i pije je do oporu i nawet jak już nie może, to pije dalej. Znaczy, jeżeli czytelnik albo czytelniczka zdecyduje, że Dunder ma siedzieć i pić z diabłem, oczywiście pić mleko, to jeżeli pije konsekwentnie, to się różne rzeczy mogą wydarzyć, które mają wpływ na fabułę. Kot mlekoholik. A skąd ta struktura Dundera? Bo to jest tak naprawdę zbiór historyjek, zbiór opowiadań, z tymi się to kojarzy. Tak, bo to jest książka, która jest oczywiście za mała, żeby to był zbiór powieści. Gra paragrafowa to jest taka książka, w której czytelnicy podejmują decyzje za bohaterów. Jeżeli postać w książce ma podjąć jedną decyzję albo drugą, no to wtedy robi to czytelnik albo czytelniczka i książka odsyła odbiorcę albo na jedną ścieżkę, albo na drugą i potem już jest za każdym razem zupełnie inna książka. I to było dla mnie fajne doświadczenie, bo nigdy czegoś takiego nie pisałem, a z grami paragrafowymi miałem kontakt tak naprawdę dopiero w ostatnich latach, nie licząc jakichś tam bardzo wczesnych wehikułów czasu w głębokich latach 90. I innych tego typu książek, które gdzieś tam jakoś bardzo głęboko we mnie nie zostały, ale powstało w ostatnich latach bardzo dużo gier paragrafowych, strasznie fajnych, także polskich. I kiedy otrzymałem propozycję, a że może, to ja byłem bardzo chętny. I na początku zaproponowano mi jakieś mrocznego cyberpunka albo coś takiego. Doszedłem do wniosku, że co? Ale że ja mam takie rzeczy pisać? Przecież ja się na tym nie znam i w ogóle nie kto inny to robi, kto ma jakieś pojęcie. Ja mogę napisać o kocie, który jest kotem współczesnej opiekunki, powiedzmy, że wiedźmy, i który ma, gdzie mamy wgląd w ten współczesny świat, w świat współczesnej prowincji, który jest mi bardzo bliski, bo to jest świat, z którego ja sam pochodzę. No i mogę o tym napisać. I że ten kot czasem może wyruszyć do słowiańskich zaświatów, a czasem wcale nie, w zależności od tego, jaką decyzję podejmiemy na samym początku. A w jaki sposób tu się zabrałeś do pracy? No bo ja też przygotowałem coś dla Muduko i pamiętam, jak dostałem ten program, wiesz, do robienia gier paragrafowych, jak zobaczyłem te drzewka, które tam są, to trochę jakbym schodził z karuzeli, powiem ci szczerze. Dziwnie mi się zrobiło, nie wiedziałem, jak się za to zabrać. Nie, ja nawet tego programu nie dostałem, a ja go dostałem potem od Mikołaja Kołyszki, który napisał też strasznie fajną grę paragrafową. Nie wiem, czy możemy tutaj robić reklamę, ale w sumie Dziady, które nie spieprzają, z wydawnictwa Znak, jako Dziady część piąta Dziadów Adama Mickiewicza. Przefajna rzecz. Fajny komentarz do mickiewiczowskich Dziadów. Pewnie trzeba będzie wypikiwać niektóre rzeczy, no ale to tak jest tytuł, to jest cytat tylko. I on mi rzeczywiście podesłał ten program, ja nawet do tego nie patrzyłem. Jestem człowiekiem, który potrzebuje kartki papieru i pióra. Ale to jak ty to zrobiłeś? Przecież tam się te rzeczy rozgałaziają, łączą, tego nie zrobisz w pliku tekstowym.
Nie, o Jezu, w pliku tekstowym nie, ja do tego potrzebowałem kartkę papieru. Na początku się zastanowiłem w ogóle, kim Dunder ma być, jakie może mieć przygody i wymyśliłem sobie kilka takich głównych, które miały być takimi głównymi liniami fabularnymi od kilku pierwszych głównych wyborów, tak żeby czytelnika pokierować powiedzmy na 5-6 głównych opowieści. I jakie one mają być, a potem zacząłem się zastanawiać, czy one mają jakieś punkty wspólne i którędy one mogłyby iść. Potem sobie napisałem kawałek każdej opowieści, żeby zobaczyć, jakie one będą. I założyłem sobie, że każda też będzie zupełnie inna. Że będziemy mieli taką linię, która jest poważna i która dotyczy jakichś tematów istotnych i rzeczywiście jedna taka jest. Że będziemy mieli którąś, która jest bardzo niepoważna, i rzeczywiście jest takich kilka, że będziemy mieli jedną, którąś dziwną i jedną, która jest bardzo dziwna. I żeby trafić na tę bardzo dziwną, trzeba będzie podjąć kilka bardzo nieintuicyjnych decyzji. Tak, żeby ona była gdzieś tam ukryta i żeby trudno było do niej dojść. Że trzeba będzie wybrać tak, jak ja zasadniczo jako czytelnik bym je wybrał. No i że część tej opowieści, właściwie blisko połowa, no to będzie coś, co dotyczy szeroko rozumianej słowiańszczyzny, jakkolwiek byśmy o tym nie mówili. Dla mnie to jest po prostu ludowość, z której się wywodzę, plus pewnie jakieś tam dużo tych książek słowiańskiej fantasy, które przeczytałem w ostatnim czasie, nie wchodząc już w jakieś tam głębokie interpretacje, na ile jest coś słowiańskie, na ile coś jest artefaktem, a na ile coś jest realną pozostałością po naszych przodkach. Wydaje mi się, że to jest trudne do określenia. Poza tym ja miałem bardzo komfortową sytuację, że ja sobie mogłem nad Dunderem popracować na rezydencji literackiej, co wszyscy się w ogóle dziwili, że przyjechał twórca tworzyć i tworzy grę paragrafową, ale jak to? Gdzie była ta rezydencja? W Quebecu, w Kanadzie. Ohoho. Była dzięki uprzejmości Krakowskiego Biura Festiwalowego, które mnie na tę rezydencję wysłało. Byłem tam razem ze swoją córką i swoją żoną i mieszkaliśmy w starym kościele metodystów. No i pewnie ja nie za bardzo zrozumiałem, do czego służy rezydencja literacka, bo pojechałem tam, żeby siedzieć i pracować, więc przez długą część siedziałem tam, gdzie były kiedyś organy i takie wielkie okno i sobie wyglądałem na ulicę i tam po prostu siedziałem i pisałem i ludzie przychodzili popatrzeć, że tam jakiś dziwny człowiek siedzi i coś pisze. A potem chodzili i mówili, że chyba straszy u tych metodystów, bo wieczorami wychodziła tam moja córka i macha dwuletnia i machała do ludzi, i że oni czasem widzą jakąś dziewczynkę w białej piżamce. I czy mają tam duchy? Nie, się okazało, że nie, że to była moja córka. I tam się wydarzyło bardzo dużo różnych takich rzeczy, które też przeszły do Dundera. Na przykład dowiedziałem się, bo w tym kościele znajdowała się biblioteka, że Howard Phillips Lovecraft był wielkim miłośnikiem Quebecu, był tam dwukrotnie i napisał przewodnik po Quebecu, który był napisany oczywiście taką koturnową, stylizowaną, archaiczną angielszczyzną jak to Lovecraft. I było to chyba najdłuższe jego dzieło, które z tego co wiem nie zostało przetłumaczone na język polski. I drugiego dnia, kiedy już się ocknąłem z jetlagu, a podróż blisko 20-godzinna z dwulatką, to tak, no tak, tak 3 na 10 bym dał. I pomyślałem, dobra, przejdę się po tym starym mieście, miasto, które wygląda rzeczywiście jak miasto z bajki. I przeszedłem się tak, jak mnie poprowadziło to miasto, to chciałem iść zupełnie dokąd, gdzie indziej, ale tutaj były jakieś fajne schody, tutaj jakieś fajne przejście, tu mnie gdzieś dziecko zaciągnęło, a tutaj coś mi powiedziało, idź w tę uliczkę. I potem czytam przewodnik Lovecrafta i tam jako drugi albo trzeci rozdział jest proponowana trasa po Quebecu. I to była ta trasa. Nie wiem jakim cudem. I ten duch Lovecrafta towarzyszył mi cały czas, kiedy w tym Quebecu byłem. Poszedłem do jakiegoś antykwariatu i na najwyższym piętrze w takiej galeryjce, gdzie właściwie miałem wątpliwości, czy wolno wchodzić, czy nie, ale nikt mnie nie wygonił, więc tam wszedłem. Było coś w rodzaju jakiś gablotek z jakimiś eksponatami, które miały dużo macek i jakieś muszelki i w ogóle. I był jakiś ołtarzyk opisany po lovecraftowsku. Bez żadnego komentarza.
Przy ulicy Świętego Karola w środku Quebecu jest antykwariat, idźcie tam. Ten ołtarzyk tam jest, jest super. Więc za każdym razem, gdzie się nie ruszyłem, to znajdowałem jakieś echa, które mi przechodziły do tego. Ja ogromnie żałowałem, że potem pisząc Dundera pewne rzeczy musiałem wyrzucać, bo na przykład były zupełnie niekompatybilne. Miałem rozszerzenie wątku z ropuchami, czy może z żabami, który miał być parodią Widma nad Innsmouth, ale właśnie z żabami zamiast ryb. Ale niestety dostałem limit znaków. Patrzę na ciebie, Kamila. Tak, tak. Zastanowię się, czy przyjmuję. Nie, bo rzeczywiście ja tak chciałem jeszcze tak z 80 tysięcy znaków, bo to był... Czyli tak z kilkadziesiąt stron jeszcze więcej i wtedy bym mógł te żabie wątki sobie podostrzeżać i zrobić jeszcze jedną linię bardzo dziwną. I to była jedyna trudność właściwie, którą miałem, taka faktyczna trudność z Dunderem, żeby wszystkie te koncepcje ścisnąć w objętości znaków, która mi była przeznaczona. Także wolałem, żeby wypadło coś fabularnego niż na przykład rozmowa Dundera z Heleną. Ja jestem pod dużym wrażeniem, ponieważ po raz pierwszy w życiu spotykam pisarza, który się złości, że wydawca dał mu limit znaków i chce więcej. Nie, limit jest dobry, bo to jednak w jakiś sposób cię określa, ale no ja bym tak chciał 500 000 znaków, a nie 380. A przede wszystkim po raz pierwszy rozmawiacie, patrzą państwo i słuchają państwo jedynego pisarza we wszechświecie, który pisał na rezydencji literackiej. To trzeba. Tak też mi o tym powiedziano. Tobie pisanie sprawia radość? Ogromną. Rany boskie, jak to? No tak to. Przecież jakby mi nie sprawiało przyjemności, to ja bym robił coś innego w życiu, co by mi sprawiało przyjemność. Czasem, oczywiście, że jest taki moment, kiedy już nie możesz patrzeć na jakiś swój tekst. Ale to jest ten moment redakcji. Akurat redakcja w Dunderze była stosunkowo bezproblemowa. Ale przeważnie to jest tak, nie wiem jak u ciebie, że to jest wymiana z redaktorem, redaktorką pliku po kilkanaście razy. Tak, oczywiście. Tak, tak. I potem jak już dostajesz, po 12 raz musisz przeczytać swoją książkę, jak do ciebie przychodzi egzemplarz autorski, to ty go gdzieś tam upychasz nogą, żeby już na niego nie patrzeć. Coś jest na rzeczy. A twoje dzieci czytały Dundera? Czytały Zim? Nie, moja córka ma jeszcze nie ma 3 lat, a mój synek się dopiero urodzi niebawem, więc im jeszcze nie czytałem. Czytała moja żona oczywiście i wychwytując właśnie takie rzeczy bardzo techniczne, bo ma taki zmysł. A właśnie, jak to wszystko ogarnąłem? Żona mi pomogła. Bo moja żona ma bardzo taki analityczny zmysł i kiedy już wszystko zacząłem przepisywać w postaci takiego drzewka, które miałem wysłać do domu Duko, takiego konspektu, gdzie co ma być, to zamiast nadawać paragrafom numerki, oznaczałem jakoś, nadawałem jakieś nazwy, jakieś skojarzenie. Moja żona stwierdziła, że to się nie nadaje, że to trzeba nazwać ABCD i wtedy się zrobi z tego logiczne drzewko. O dziwo tak zadziałało i to się okazało, i wtedy się okazało, jak dużo wątków zostało porzuconych i trzeba coś dopisać, jak dużo łączników odnosi, gdzie, przenosi gdzieś, gdzie nie powinno być i nie potrzebowałem żadnego programu, którego musiałbym się uczyć i moja nauka programu trwałaby pewnie połowę czasu, gdy zajmuję pisanie. Ja się trochę uczyłem. I co? No umiem. Niemożliwe, tego się nie da nauczyć. Wiesz co, trochę waliłem głową o blat, ale słuchaj, wiesz, to jest takie pytanie może trochę wewnętrzne, ale czuję, że muszę je zadać. Tobie, wiesz, kiedy ja miałem, pisząc swoją grę, musiałem przeskoczyć jedną ważną rzecz i jestem ciekaw, czy się z tym też zmagałeś, bo dla mnie każda historia ma jedną wersję, rozumiesz mnie, jedną najlepszą strukturę, która potem czyni powieść. A tutaj dokładnie na odwrót przecież. Musieliśmy wybierać różnego rodzaju rozwiązania. Nie przeszkadzało ci to? Przeszkadzało mi to i czasem było tak, że rzeczywiście czułem, że gdzieś powinien być wybór. No i co, jeżeli ten Dunder wybierze nie tak, jak ja uważam, że on powinien. I nagle się okazywało, że ta historia, której nie chciałem opowiadać, że ona jest fajniejsza niż ta, którą chciałem opowiedzieć.
tylko musiałem z nią pochodzić trochę i się zastanowić, gdzie, którędy tutaj ona powinna dojść. A druga rzecz, która jest ciekawa, a której nie przewidywałem, że, na to, że to nastąpi. Czasem było tak, że tę samą scenę w różnych wątkach oglądaliśmy z zupełnie innej perspektywy, bo inne było wcześniejsze doświadczenie Dundera. Albo na przykład do tej sceny w jednym przypadku Dunder wchodził w postaci kociej, a w innej będąc zaklęty w jakąś taką dziwną formę, która jest człowiekiem, z którą sobie kompletnie nie radził. I w jaki sposób ta scena wyglądała zupełnie inaczej z dwóch perspektyw. I były rzeczywiście takie krótkie paragrafy, które się powtarzały, bo dochodziły do nich dwa różne wątki. No i tam oczywiście wyborem było też, że jeżeli Dunder jest w takiej postaci, to idź tu, a jeżeli jest w innej postaci, to idź tam. I to było też no, strasznie fajne, bo dawało mi zupełnie inny ogląd. Ja lubię, jak mnie rzecz, którą piszę, zaskakuje. Ja też byłem zaskoczony, bo wiesz, bo nie wszystkie, nie chcę zdradzać za dużo, ale nie wszystkie przygody Dundera kończą się dobrze dla Dundera, tak wyrażę. No, wiesz, no tego się nie robi kotu. Dlatego w tych przygodach, które się mają skończyć konsekwentnie źle, w paragrafie poprzedzającym jest sugestia, że to się skończy na pewno źle. I to nie jest tak, że autor sobie wbija z czytelnika, tylko za każdym razem, za wyjątkiem jednego, jest powiedziane, że to się skończy źle. Ale ten, gdzie nie jest powiedziane, gdzie tego ostrzeżenia nie ma, on też jest bardzo głęboko ukryty i jest bardzo dziwny. I to jest właśnie ten jeden wątek, który lubi o mgle w GS-ie. I który gdzieś tam trochę rzutem na taśmę zmieściłem, niestety usuwając żaby z InSpot. Słuchaj, ty jesteś w bardzo rzadkiej grupie autorów, nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę. Wiedzą Państwo, większość pisarzy pisze cały czas tę samą książkę. Ja cały czas piszę tę samą książkę. Twardok pisze cały czas tę samą książkę. Żulczyk, nie wiem, Tomek Krajewski. Jesteście prawdziwymi pisarzami. Nie mów tak. Tak ci nie wolno. Ale przecież ja ci... wiesz, skąd ta stała potrzeba szukania czegoś nowego? Każda twoja książka jest zupełnie inna. Dunder też. Tak jasnej książki się podobnie nie spodziewałem. No ja się też nie spodziewałem, ale jakoś tak wyszło. Wiesz, to trochę tak jak pierwsza moja książka, która rzeczywiście jakiś sukces odniosła, czyli moja trzecia książka, czyli właśnie o wężowym sercu, no to pewnie byłoby rozsądnie napisać kolejną baśń o wężowym sercu, to znaczy znaleźć jakiś nietypowy, mało opracowany fragment z polskiej historii, pewnie lokalny, i zrobić z tego jakąś podobną opowieść i pewnie odbiór byłby zbliżony do baśni i to by była taka bardzo rozsądna droga. Ale wydaje mi się, że jak się pisze, to się kompletnie nie chodzi rozsądnymi drogami. Mów. A zresztą wtedy miałem zaczętą już jakąś książkę, która była fantasy Young Adult i nie widziałem powodu, dla którego miałbym pisać coś innego. Przepraszam, Kasiu, bo tam jest jeszcze moja wydawczyni z Powergraphu, która nie wiem, czy dobrze, czy źle, ale jestem z tego bardzo usatysfakcjonowany, daje mi wolną rękę pisaniu rzeczy, na które mam ochotę, ale ja widzę w każdej, we wszystkich książkach pewne rzeczy, które się powtarzają, ale w inny sposób zupełnie ujęte i czasem tak głęboko poukrywane jest to podobieństwo, że widzę je tylko ja i zaczynam je widzieć dopiero na etapie redakcji, kiedy dostaję książkę i już sobie myślę, że jednak to wraca, coś wraca, więc jest to coś, nad czym ty musisz pracować jako człowiek, bo to cię nurtuje, to cię gryzie, więc pasuje do tego. Dlaczego ty do tego wracasz? Co do takiego? Już pomijając fakt, że koty się natarczywie pojawiają w moich książkach, czy w opowiadaniach, i jakoś tak... To nie są koty, które są do siebie podobne. Jasne, że w jakiś sposób pewnie Dunder jest trochę podobny do kota, który się pojawia w baśni o wężowym sercu, do kocmoucha, ale z kolei nie przypomina zupełnie innych kotów, które się pojawiają w Aglii. Także tych kocich osób jest bardzo wiele,
Ale no dlaczego koty, a dlaczego na przykład psy aż tak często się nie pojawiają? I dlaczego jakimś sposobem pod koniec mojej pracy zawodowej weterynaryjnej 85% moich pacjentów to były koty? I jakoś samo tak to wychodziło. Może ludzie mają dużo kotów po prostu. No może dlatego, że to było centrum Krakowa, ale no i pewnie statystycznie jakbyśmy wzięli, to jest pewnie trochę więcej kotów niż psów. Ale i tak mi się wydaje, że to nie jest ten odsetek. No ale też wiem, że w pewnym momencie na przykład mój szef był niezadowolony, wrócił z urlopu i zastał kółko namalowane na ziemi w gabinecie. Dlatego, że znajoma behawiorystka powiedziała mi, no jak masz trudne koty, to im namaluj kółko. No ja to, jak każdy, widziałem jakieś tam filmy w internecie, że kot siedzi w pudełku, albo filmy pod tytułem Kot boi się ogórka. Nie wiem, próbowałem kilka kotów przestraszyć ogórkiem, ale się nie bały. No ale motyw z kółkiem czy z zamkniętą przestrzenią rzeczywiście działał. Bo jak przychodził kot pod tytułem, że i w ogóle, no to ja temu tak zdejmowałem, otwierałem transporter i kot zamiast uciekać pod lodówkę na przykład, skąd było trochę problematycznie go wyciągać, to uciekał na to kółko. Tam sobie siedział, wysiedział się, wyprychał, a ja miałem czas, żeby zebrać wywiad i wklepać wszystko do komputera, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, na czym polega praca weterynarza klinicysty. Pewnie w dużym mieście. Ona polega na wklepywaniu rzeczy do komputera. 80% czasu, który spędzałem w pracy, spędzałem wklepując rzeczy do komputera. A już jak zwierzę było ubezpieczone, to Matko Boska. I jak tutaj zrobić, żeby ubezpieczyciel nie podważył czegoś, co dla ciebie jest oczywiste? No nie? Więc tego czasu na wyprychanie kota to było tyle, że ten kot się zdążył znudzić i potem się stawał rzeczywiście jakoś obsługiwalny, a poza tym się starałem, żeby mnie nie było widać w tym gabinecie. Tak, udawać, że mnie tam nie ma, a kot udawał, że on idzie na ten układ. I się wtedy robił badalny. Jak ty rozumiesz fantastykę i do czego jej używasz? Bo Bach. Jest ten, tak, Bach. Nie, bo jest ten, jak ktoś siedzi długo w fantastyce, to wie, to od lat jest spór pomiędzy fantastyką problemową i rozrywkową. A to już go chyba dawno nie ma. Niemożliwe, od dawna, jeszcze w tym roku był i przy okazji Zajdli był i w ogóle. Ciągle się o to kłócą, tak? Tak, ciągle się o to kłócą. Ja tak zawsze myślałem, że no pewnie moja to taka problemowa i w ogóle w pewnym momencie sobie pomyślałem, że co? Dla mnie fantastyka to jest dom, do którego uciekam, jak mi jest źle. Teraz mi jest w życiu ogólnie dobrze, natomiast wiem, że to wszystko, co nas spotyka, jest chwilowe. I że pewnie będzie taki moment, że będę potrzebował się gdzieś schować. I wiem, że to jest dom, który na mnie czeka. Ja nie potrzebuję w tym momencie swojego życia fantastyki jako miejsca do ucieczki. Nie potrzebuję fantastyki eskapistycznej, ale jest ogromną przyjemnością dla mnie coś takiego pisać. No bo Agla czy Dunder to jest właśnie taki rodzaj fantastyki. Mimo, że to jest fantastyka zasadniczo rozrywkowa, to ona gdzieś pewne tematy porusza czy sygnalizuje. Takie, które są bliskie w Dunderze, może nie miałem aż tyle możliwości, żeby o tym napisać, ale jak to jest być dziennikarzem w gazecie w małym miasteczku? Nie? Która się utrzymuje głównie z reklam i jak musisz się obchodzić z lokalną władzą? Obojętnie, jaka to jest władza. Tym się musisz obchodzić cały czas jak z jajkiem, bo jak się okaże coś nie tak, no to nie masz możliwości takiej jak w Krakowie czy w Warszawie, że pójdziesz gdzie indziej, bo nie masz gdzie iść. Jest to w książce, jest to w Dunderze. Tak, jest to w Dunderze i jak do czego się trzeba uciekać, jak jesteś redaktorem czy redaktorką takiej gazety. I to jest gdzieś, to są takie rzeczy, które są rzucone na marginesie, ale które wydaje mi się, że w jakiś sposób skłaniają, może nie do przemyślenia, tylko nam pokazują, jak wygląda ten świat wokół nas. A wiesz, ty zrobiłeś, znaczy nieintencjonalnie chyba, ale zrobiłeś ogromną rzecz w kwestii równouprawnienia fantastyki na gruncie literatury polskiej. Bo jeszcze, wiesz, pamiętam czasy, kiedy fantastyka przez tak zwaną krytykę
była uznawana za literaturę gorszego sortu, bzdury o elfach i smokach, prawda? A ty dostałeś tę cholerną Nikę za powieść fantastyczną. I dla mnie to był ten moment, kiedy zrozumiałem, że to deprecjonowanie fantastyki się skończyło. I to jest twoja zasługa. Jak ci z tym? Myślę, że to nie jest moja zasługa, jest. Że to jest zasługa tego, że w krytyce literackiej tak zwanego mainstreamu dorosło pokolenie, które się wychowywało na Harrym Potterze. I dla nich jest to normalna literatura i ja się cały czas czuję w ogóle w literaturze outsiderem, no bo mój zawód jest teraz obecny, on jest bardzo nudnym zawodem, mimo że ja go lubię, to on polega na tym, że siadam i piszę. I na początku piszę na papierze, a potem piszę na komputerze, a potem odsyłam do wydawcy. Jest redakcja, którą trzeba zdobyć, której nienawidzę. No i potem jest chwila oddechu i się pisze następną rzecz. No i to tak cały czas w kółko. Wolę się bawić z dzieckiem na placu zabaw. Ale to jest tak, że czasem rzeczywiście zauważam różnicę w podejściu, kiedy rozmawiam z osobą z pokolenia moich rodziców, a osobą z pokolenia twojego czy mojego. No bo między nami jest ile? 8 lat? Jakoś tak. Nie wiem, który jest roczny. 8, 7. To 10. 10? I rzeczywiście widzę te różnice w podejściu i wydaje mi się, że to jest różnica jakaś pokoleniowa niż czymś innym spowodowana i że za kilka lat w ogóle to będzie jakiś pomysł z przeszłości, że ktoś mógł uznawać literaturę fantastyczną jako jakiś rodzaj, nie wiem, gorszej literatury. Przecież na początku lat 90. też było tak, że jak pisarz pisał kryminały, to już upadł tak nisko, że już niżej nie mógł. Bo to się wiązało też z tym silnie nasilonym odchyleniem propagandowym literatury kryminalnej z końca lat 80. Że najczęściej to były książki o dobrych milicjantach, dobrych ubekach i tego typu, więc pewnie te konotacje przeszły do początku lat 90. i przez pewien czas kryminał zasadniczo udawaliśmy, że go nie ma. Potem był taki czas, że w dobrym tonie było pisać kryminały. No a fantastyka weszła do mainstreamu trochę tylnymi drzwiami jako literatura young adult i może nawet nie wszystkie osoby tę fantastykę young adult określają jako fantastykę, tylko to jest dla nich coś zupełnie innego. No natomiast to jest ten rodzaj literatury, który wydaje mi się, że no, po prostu się staje czymś bardzo głównonurtowy. Jesteś siebie dumny? Nie, ja mogłem... Dlaczego? Za każdym razem, jak ktoś napisze, to... Ale z czego, przede wszystkim z czego mam być? Ja się pytam raczej jako pisarza, no bo nie rozmawiamy o twoim prywatnym życiu przecież. No powiedz, że tak. Nie, wiesz, za każdym razem jest tak, że widzisz rzeczy, które można by zdobyć lepiej, dostrzegasz błędy, które popełniłeś. Czasem dochodzą do ciebie jakieś głosy, że coś jest konsekwentnie, że coś jest nie tak, więc zaczynasz się nad tym zastanawiać w myśl słów tego Pratchetta, że no, pisarz, który nie słucha swoich czytelników, jest zły, ale jeszcze gorszy jest taki, który słucha ich we wszystkim. I rzeczywiście chyba tak jest, ale jeżeli słyszysz konsekwentnie któryś tam głos, że coś było nie tak w twojej książce, to się trzeba nad tym zastanowić, czy może rzeczywiście, a może jednak powtórzysz to. Trochę, żeby zagrać na nosie, tak jak, nie wiem, czy pamiętasz konflikt o batystowe majtki u Sapkowskiego. Było coś takiego. Tak, było i że zarzucano Sapkowskiemu, że wtedy batystu nie było, mówiąc o osadze, o jednym z opowiadań wiedźmińskich. Jak już samo określenie, że wtedy, to jest trochę absurdalne w odniesieniu do fantastycznego świata. I potem, nie wiem, czy zauważyłeś, w każdej książce Sapkowskiego jest batyst. I nie wiem, czy to jest celowe, ale jestem głęboko przekonany, że tak i sam bym coś takiego robił. Więc jest to coś takiego, ale nie wiem, czy jestem z siebie dumny. To jest praca po prostu, nie? Rzemiosło. No dobrze, to mamy jeszcze chwilkę. Chciałem oddać Państwu głos, podejdę z mikrofonem. Kto ma pytania do naszego wspaniałego autora, który powinien być niedumny. Na czym teraz mam konflikt?
Teraz kończę. Jestem w trakcie przepisywania trzeciego tomu Agli, czyli to jest ostatni tom tej trylogii fantazy dla trochę młodszego czytelnika. Będę chciał napisać, znaczy będę pisał kolejny raz antologię opowiadań dla Małopolskiego Instytutu Kultury na Dni Dziedzictwa. Dni Dziedzictwa to jest taka fantastyczna impreza, która odbywa się co roku wiosną, gdzie obiekty, które są normalnie niedopuszczane do użytku, do oglądania na terenie Małopolski, są otwierane dla zwiedzających. One są zazwyczaj zamknięte, bo są na przykład szkołą, albo jakimiś podziemiami klasztoru, albo czyimś domem, albo czymś tam, a często są z tym związane fantastyczne historie, a te budynki często są albo zaniedbane, albo wykorzystywane w taki sposób, że to ich dziedzictwo niszczeje. I to jest z korzyścią i dla właścicieli, albo gospodarzy obiektu, i dla zwiedzających, bo zwiedzający mogą wejść tam, gdzie nie wejdą, a opiekunowie obiektu mogą liczyć, że wśród tych zwiedzających przyjdzie ktoś, kto przyniesie ze sobą worek pieniędzy. I o dziwo, co roku to się zdarza. W ubiegłym roku też się zdarzyło i mam nadzieję, że w przyszłym roku też. No jako taki dodatek, powiedzmy, do całej tej imprezy jest antologia opowiadań o tych miejscach czy o osobach, które były związane z tymi miejscami. No i taki zbiorek opowiadań bym chciał napisać. A poza tym chciałbym napisać jeszcze pewnie jeszcze coś dla swoich dzieci i pewnie jakąś dużą powieść, która we mnie żyje od bardzo wielu lat i się domaga, że weź napisz, weź napisz, weź napisz. I może to jest ten czas, że trzeba wziąć i napisać. Tak, Kasiu, wiem, już rozmawialiśmy na ten temat. Proszę dalej o pytania. Pan w metalowej koszulce. Proszę? Despulorna, co się nazywa. Podaję do Państwa mikrofon. Tak, wczoraj Pan powiedział, że w kontekście jakby Agli, że czy będzie czwarty tom, Pan powiedział, że nie, trzy to wystarczające, cztery to za dużo. Też z perspektywy trochę czytelnika. Jak to jest, że Pan robi świat dysku w takim razie? To samo chciałem. Dla mnie to też jest trochę, dla mnie to też jest... Ja jestem ogromnym fanem Terego Pratchetta i jak zobaczyłem tę okładkę, to się ucieszyłem, bo rzeczywiście pewnie duch Terego Pratchetta się nad Dunderem unosi. Ja jestem fanem świata dysku, ja go czytam od wielu lat, ale to jest... No właśnie nie wiem, dlaczego ja go... Ja się tam chyba tak zadomowiłem, że się czuję jak u siebie. Ja się czuję jak w swoim rodzinnym domu, kiedy wracam do dysku, bo zacząłem czytać Kolor Magii nie wtedy, kiedy on wychodził w częściach w Nowej Fantastyce, ale wtedy, kiedy się ukazał jako pierwszy raz jako książka, czyli w 93 albo 94 roku, kiedy miałem 7 lat. I wtedy nawet się nie zorientowałem, że to jest śmieszna książka, bo dla mnie ten humor był kompletnie nieprzejrzysty. Dla mnie to była po prostu kolejna fantastyczna książka, którą przeczytałem, na tyle ciekawa, że potem zacząłem czytać inne. I może to był jeszcze wtedy ten etap, kiedy nie byłem zniechęcony do cykli, a jak już tak zacząłem czytać, to wzięło i wsysło. No dobrze. Drogi Radku, a teraz nastąpi coś, na co zasługuje, że jako mało kto ze znanych mi ludzi. A będą to brawa. Bardzo Ci dziękuję.